Z tej strony Paulina Klimek i właśnie rozpoczęliśmy galę KSW 72, a otwierają zwycięski dzisiaj Robert Maciejowski. Karpackie Serce wygrywa przez decyzję, która jest niejednogłośna. Jak oceniasz swój występ jeszcze tak, kiedy emocje nie opadły do końca? Znaczy ja byłem gdzieś tam, miałem te zimne emocje, cały czas starałem się je zachować, udawało się, jednak to już nie była moja pierwsza walka, chyba tylko na mnie 11, z semi pro to dużo tam więcej tego było, więc wiem, że te emocje nie są dobrym doradcą. Wiedziałem, że wygrywam pierwszą rundę, więc nie chciałem się podpalać na nokaut, bo kiedyś tak robiłem, udawało się, ale Arek to nie jest zawodnik z którym walczyłem kiedyś, tylko naprawdę mocny kocur i wszystko kontrował, gdzie tam próbowałem przyspieszyć, więc w pierwszej rundzie tak było, w drugiej również miałem dużo tlenu, siły, więc nie chciałem skończyć spektakularnie, chciałem po prostu prowadzić, co się mi udało. W trzeciej troszkę gdzieś tam mnie, nie powiem, że przytkało, tylko kurczę, gdzieś tam już zacząłem rozmyślać, już gdzieś te, może przemęczenie gdzieś to na głowę wpłynęło, albo również też, szczególnie na początku, tak opowiem tak, na początku trzeciej rundy wiedziałem, że dwie mam wygrane, więc dalej walczyłem zachowawczo, Arek wiedział, że przegrywa zapewne, więc przyspieszył, a ja wtedy mówię, no myślę sobie, żeby się nie nadziać, no bo nie wiem, czy było widać, ale ja czuję pierdzielną by, to czasem mogłoby się to źle skończyć i tym bardziej, że ma te zaskakujące bekwisty, obrotówy, a widziałem w jego oczach, bo to jest wojownik i widziałem, że on naprawdę chce wygrać, że to jest, ja też miewałem. Właśnie takie momenty, że jak chce człowiek wygrać, to robi się niebezpieczny i rzuca na jedną kartę, albo znokautuje, albo zostanie znokautowany. Ja wiedziałem, że mam te dwie rundy wygrane, więc nie szukałem nokautu. I dlatego właśnie ta trzecia runda gdzieś tam troszkę odpuściłem. Tak mówię, wiedziałem, że wygrywam, nie chciałem sobie tego zepsuć. Styl walki był do przewidzenia, zresztą zrobiłam to wczoraj na ceremonii, mówiąc, że to będzie na pewno bardzo mocna i twarda bitka w stójce, ale czy jest coś, czym Arek cię zaskoczył? Próby obalenia, natomiast były one nieudane. Również dały mi to, jak gdyby, zapewnienie tego, iż tą walkę zwyciężam. Jasne. Tak. Dobrze, w takim razie nie będziemy przedłużać. Teraz w KSW masz 1-1. I co dalej? Może kolejna walka jeszcze w tym roku? To zależy od federacji. Sądzę, że tak. Tak jak powiedziałem, no, do Kaszubowskiego wyszedłem. Nie do końca, że tak powiem, z dnia na dzień naprawdę teraz mogę powiedzieć, że po pełnych przygotowaniach wygrałem, mówiłem, że po pełnych przygotowaniach pokażę. Były to też męczące przygotowania, no bo gdzieś tam, tak jak mówię, bardzo daleko dojeżdżam, zobaczymy teraz, może gdzieś tam sobie to jeszcze wyrównam. Starałem się dobrać najlepszy sztab i taki dobrałem Kamila Jenela, Marcina Helda, Bartka Słomiaka, Tomka Pieczeraka z rehabilitacji Żywiec, który tam mnie ogarniał też na bieżąco. Więc tutaj jak gdyby tak to posklejałem, musiałem dużo jeździć. No i co? No i się udało, to zobaczymy jak teraz, tak jak mówię, dałem myślę dobrą walkę, nie skończyłem przed czasem, co już dlaczego to wytłumaczyłem wcześniej. Tak jak mówię, no będzie kolejna szansa w tym roku, nie chciałbym na pewno jakoś mega szybko, bo chcę ochłonąć tam domek, chcę dokończyć, coś tam porobić sobie i gdzieś tam na zimę może jeżdżę, tak jak mówię, zależy od federacji, ja się nie śpieszę, kiedyś się śpieszyłem, chciałem się bić dużo, teraz już z tym doświadczeniem i że tak powiem jestem w KSW. Walkę kolejną mamy pewną, więc tak jak mówię, już na spokojnie. Dołączamy się w takim razie do podziękowań dla całego sztabu, a ty celebruj. Gratulacje. Celebruj. Jeszcze chciałem podziękować sponsorom wszystkim, wiadomo, tutaj, których widzimy, nie chcę wymieniać, nie chcę, bo to emocje i tak dalej. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mi pomagają. Lecimy dalej. Piątka.